Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj zrobimy coś ogromnego, absolutnie ogromnego. To jest bardzo duży kardigan, w dodatku z kapturem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam wszystkie włóczki, które wykorzystywałam do zrobienia tego kardiganu, już przekręcone, można powiedzieć, w takie urocze moteczki, żeby wygodniej mi było włóczkę pobierać, ale zostawiam Wam więcej informacji w opisie, co to dokładnie jest za włóczka. Jest to włóczka Merino Gold Madame Tricot. Zostawiam Wam informacje na temat kolorów. Mam trzy odcienie. Informacje, które dokładnie są u mnie, są właśnie w opisie filmu. Można zrobić ten kardigan oczywiście również jednokolorowy. Wykorzystałam szydełko w rozmiarze 5 mm. Zaczynamy. Ten sweter jest zdecydowanie projektem większym, więc swobodnie będzie odpowiedni dla różnych rozmiarów. Natomiast konkretnie rozmiar modyfikować jest najłatwiej długością reglanu, co pokażę, jak już więcej będziemy miały na szydełku. Natomiast rozpoczęcie dla każdego rozmiaru robimy dokładnie tak samo. Ja sobie włóczkę składam na krzyż tak, żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Pobieram, przeciągam pod pętelką i zaczynamy od zrobienia 78 dokładnie oczek łańcuszka. Zrobiłam łańcuszek, który ma dokładnie 78 oczek. I teraz obrabiamy ten łańcuszek, pierwsze okrążenie półsłupkami, nie oddzielamy jeszcze rękawów od przodu i tyłu swetra. Łapiemy sobie tutaj to miejsce, gdzie jest ostatnie oczko i robimy dodatkowe oczko, którego nie wliczamy w ten początkowy łańcuszek. To jest oczko zrobione tylko i wyłącznie na obrót. Wbijamy się zatem teraz w to drugie oczko, licząc teraz od szydełka i robimy pierwszy półsłupek. I tak w następne oczko również półsłupek. W następne oczko również półsłupek, obrabiamy półsłupkami, tak żeby było ich też dokładnie 70 oczek, 78. Obrabiamy półsłupkami cały łańcuszek początkowy. Pierwszy rządek samych półsłupków wykonany, teraz przechodzimy już do kolejnego rzędu, w którym już dzielimy ten fragment na odpowiednie części, dwie klapy swetra z przodu, dwa rękawy i plecy z tyłu. W czterech miejscach będziemy dodawać dodatkowe oczka na reglan. I teraz rozpoczynamy od zrobienia dwóch oczek łańcuszka do góry. Obracamy robótkę. Te dwa oczka łańcuszka nie są liczone jako pierwszy słupek, podnoszą nam tylko szydełko wyżej. Narzut nitki na szydełko, wracamy do tego samego oczka, to jest to pierwsze oczko rzędu i robimy w nim słupek. I jeszcze w kolejnych 10 oczkach również po jednym słupku, czyli razem 11 słupków na tej pierwszej części. I 11. To będzie pierwsza klapka, powiedzmy, swetra z przodu. Teraz przechodzimy na pierwszy rękawek. Najpierw robimy w kolejnym oczku oczka rozszerzenie raglanowe, narzut nitki. W tym oczku robimy sekwencję słupek, oczko łańcuszka, słupek. Jeżeli uznacie, że to miejsce będzie jakoś słabo widoczne, to warto sobie na to oczko łańcuszka w środku założyć jakiś kolorowy znacznik albo zawiązać kawałek kolorowej włóczki, żeby po prostu nie było później problemu ze znalezieniem miejsca, w którym jest to rozszerzenie. Teraz przechodzimy na pierwszy rękaw. Na rękaw wykonujemy 14 słupków. Nie liczymy tego oczka, to oczko jest tutaj rozszerzenie raglanowe. Teraz w 14 kolejnych oczkach robimy po jednym słupku. I 14. W następnym oczku znowu rozszerzenie reglanowe, słupek, oczko, słupek. Również można na to oczko w środku założyć znacznik, jeżeli będzie kłopot ze zlokalizowaniem. I teraz przechodzimy na plecy swetra i na plecy 24 słupki kolejne. Czyli zaczynamy tutaj od następnego oczka, dokładnie w 24 kolejnych oczkach robimy po jednym słupku. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery.
ponownie rozszerzenie raglanowe, które będzie nam oddzielało plecy od kolejnego rękawa, czyli następne oczko, słupek i teraz jesteśmy na drugim rękawie, 14 kolejnych słupków. I 14. W kolejnym oczku rozszerzenie raglanowe między rękawem a klapą swetra z przodu, czyli następne oczko to słupek, słupek. I mamy teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oczek do końca. Sprawdzam, czy nic mi się nie pomyliło. Dokładnie 11 kolejnych słupków. Pierwszy właściwy rządek wykonany. Na razie przypomina to jedno wielkie nic, ale niedługo będzie już widać, cóż my tutaj wykonujemy. Przechodzimy do drugiego rzędu i od tego miejsca wszystkie kolejne rzędy, póki będziemy tworzyć reglan i te rozszerzenia reglanowe robimy dokładnie tak samo. Zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka. Teraz już w tym rzędzie absolutnie nic nie musimy liczyć. Jeżeli sobie założyłyście znaczniki w tych miejscach, gdzie są te rozszerzenia, no to będzie Wam wygodniej. Teraz dwa oczka łańcuszka zrobione, tylko podnoszą nam szydełko wyżej. Wracamy do tego samego oczka i robimy w nim słupek. I tak będziemy zaczynać każde okrążenie. Każdy rząd kolejny będziemy robić tak samo. Zobaczcie, w każdym kolejnym oczku jeden słupek. Wbijam się normalnie pod całe oczka, pod dwie nitki i podążam do miejsca, w którym jest rozszerzenie to reglanu. Jeśli miałabym tam znacznik, to nie musiałabym się w ogóle tak naprawdę skupiać, ale ja sobie bez znacznika też poradzę. Słupki. I teraz tak, zobaczcie, tutaj są te dwa słupki rozdzielone oczkiem łańcuszka. Nad tym słupkiem jest oczko, normalnie robimy w nim słupek, czyli teraz tutaj nam powstał rządek nie z 11 słupków, tylko z 12, bo zrobiłyśmy dodatkowy słupek, ale to nie jest istotne. Tak naprawdę jest istotne tylko to, że nad każdym słupkiem poprzedniego rzędu robimy słupek, a kiedy dojdziemy do tego miejsca, gdzie jest oczko łańcuszka, to robimy pod tym oczkiem łańcuszka kolejne rozszerzenie reglanowe, czyli wbijamy się tu w tą dziurkę i robimy słupek, oczko, słupek. Dzięki czemu po prostu na każdej z takich stron będą nam się dodawały rozszerzenia. Na rzut nitki przechodzimy od razu do oczka nad pierwszym słupkiem, zaraz za tą przerwą. Robimy w tym oczku słupek, w następnym oczku słupek i tak słupkami podążamy do kolejnej przestrzeni stworzonej z oczka łańcuszka. Nic nie musimy liczyć, po prostu czekamy, aż nadejdzie to miejsce, gdzie jest oczko łańcuszka zrobione. Słupek nad słupkiem i mam przestrzeń. Tu nad tym słupkiem również zrobiłam słupek, a w miejscu, gdzie jest oczko łańcuszka, robię słupek, oczko, słupek. I znowu narzut nitki nad kolejny, tutaj od razu słupek w oczko, robię słupek i tak dalej. I zobaczcie, to jest tak właśnie bardzo łatwe. Robimy teraz tutaj kolejno słupki nad słupkami. Jesteśmy na części pleców. Słupki nad słupkami w przestrzeni. Słupek, oczko, słupek. Słupki nad słupkami. Jesteśmy na rękawie. Słupek, oczko, słupek w przestrzeni. Następnie słupki. Aż do końca rzędu. Następnie dwa oczka łańcuszka. Obracamy robótkę. Jesteśmy w kolejnym rzędzie i znowu słupki, aż dojdziemy do przestrzeni. W przestrzeni słupek, oczko, słupek. Słupki, aż dojdziemy do kolejnej przestrzeni i w ten sposób tworzymy kolejne rzędy. Ponieważ ja Wam pokazuję dzisiaj kardigan, który jest trójkolorowy, to ja sobie, jak widzicie na tych zdjęciach, zaplanowałam, że robię cztery rzędy danym kolorem. Natomiast tu, przy tej próbce, już nie będę tak daleko robić, tylko dojdę do końca tego rzędu i pokażę Wam, w jaki sposób zacząć sobie szydełkowanie innym kolorem, jeżeli też miałybyście ochotę na taki kolorowy sweter. Jestem przy końcu rzędu, ostatnie oczko przede mną i chciałabym Wam pokazać właśnie, jak wprowadzamy nowy kolor. Pilnujemy,
żeby nam się nie pomyliło, ostatnie oczko to jest oczko nad tym słupkiem tutaj. Bo tutaj są dwa oczka łańcuszka robione na obrót. Więc tutaj jest ostatnie oczko. Zrobiłam pobranie włóczki, przeciągnęłam pod oczkiem. Pobieram, przerabiam normalny słupek. Pobieram, przerabiam przez dwie. I teraz, kiedy mam dwie pętelki na szydełku, łapię sobie nową włóczkę i to ostatnie pobranie już robię nowym kolorem. Dzięki czemu dwa oczka łańcuszka na obrót już robię nowym kolorem. Po obrocie ja sobie końcówkę, tutaj te końcówki poprzedniej włóczki, za każdym razem w tym swetrze dużym obcinałam i delikatnie te dwie końcówki związywałam na taki, na jeden raz, na jeden supełek. I kiedy tutaj już tą nową włóczką, tym nowym kolorem robimy pierwszy słupek w tym samym oczku, to zobaczcie, co ja robię. Już prowadzę sobie te włóczki, one by były, teraz nie chcę obcinać, bo szkoda mi, ale jakbym obcięła i związała, to tutaj miałabym już te dwie włóczki związane na supełek, a końcówki, zobaczcie, tworząc kolejne słupki, podawałabym sobie tak, żeby te końcówki były też nad szydełkiem, żeby one się pięknie wplatały w kolejne oczka, dzięki czemu żadnych końcówek nie będzie, kochani, do schowania, a to jest zmora wszystkich rękodzielników. Nikomu się nie chce tego chowania końcówek na koniec robić. A tak, zobaczcie, te końcóweczki same się tutaj chowają. Tutaj ten dodatkowy taki właśnie supełek, który bym zrobiła, no takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby na pewno nic tam się nie wysunęła, żadna niteczka, plus pochowanie. I teraz tak, za chwilę przejdziemy już do większej części, będzie dużo więcej widać, bo na razie to tutaj widać niewiele. Robimy cały czas kolejne rzędy dokładnie tak samo, czyli tylko skupiamy się na miejscach, gdzie są rozszerzenia reglanowe, żeby w miejscu, gdzie jest oczko łańcuszka, zrobić słupek, oczko, słupek. A we wszystkich pozostałych oczkach robimy po prostu słupeczki i w ten sposób już sobie tutaj delikatnie mogę ułożyć. Zobaczcie, co nam się tutaj tworzy. Tworzy nam się kołnierzyk, sweterka, klapka przednia, rękawki i plecy. Robimy dużo więcej rzędów i wtedy się spotykamy. Sporą część mam już zrobioną, więc ułóżmy ją tak jak należy, żeby móc sobie ją obmierzyć i zdecyduję wtedy, czy już wystarczy. Ten rękaw tutaj, bo to będzie część rękawa, jest dosyć szeroki, więc myślę, że wystarczy. Składam w ten sposób. Pamiętamy, że tutaj z przodu mamy brakujące oczka w porównaniu z tyłem, więc nie ściągamy, nie musimy tak ściągać tutaj maksymalnie. Tutaj będzie delikatna przerwa. I tak, jeżeli robimy kardigan dla siebie, no to możemy to sobie po prostu na siebie przyłożyć, przymierzyć, założyć na plecy i przede wszystkim, co najważniejsze, sprawdzamy, czy te dwie części, dwa narożniki swobodnie nam się łączą pod pachą. Teraz wezmę centymetr, obmierzę Wam, pokażę, ile dokładnie w tej chwili mój sweter ma. A zatem najważniejszy wymiar na dole, bo to będzie mniej więcej obwód swetra. Mierzymy między jednym narożnikiem a drugim narożnikiem przy rozłożeniu na płasko i u mnie to jest dokładnie 50 cm. Przy tym rozmiarze obwód w koło mniej więcej 100 cm, troszeczkę ponad, bo zrobimy jeszcze podkrój pachy i tutaj będzie dodatkowa plisa, to jest ok. Więc pod tym względem mogę zdecydowanie już się zatrzymać. Tutaj szerokość rękawa to u mnie 20, prawie 21 cm, więc to też jest jak najbardziej ok. Natomiast długość reglanu to 30 cm. To jest dosyć dużo, więc sweter będzie leżał na pewno dobrze i na pewno swobodnie, więc mogę przejść teraz do szydełkowania tułowia. Zatem zaczynamy znowu w tym miejscu. Ja zaczynam kolejnym kolorem, czyli wracam do tego fioletowego i pokażę, jak odciąć rękawy. Odcięłam tę włóczkę w różowym kolorze. Pruję jedno oczko. Albo zrobię, zrobię w ten sposób. Pokażę, jak zrobić ostatni słupek, żebyście dokładnie widzieli jeszcze raz, w jaki sposób zmieniamy kolor. Robimy słupek tak jakby do połowy i kiedy zostają nam dwie nici na szydełku, wtedy łapiemy nowy kolor i to ostatnie przerobienie już wykonujemy nowym kolorem. Dwa oczka łańcuszka jak zawsze na obrót i te dwie końcówki ja sobie związuję delikatnie, żeby nie ściągać za bardzo oczek. Związuję na supeł.
Obracamy teraz robótkę. Szydełko wraca na miejsce. I te dwie końcówki sobie wplotę pod kolejnymi oczkami. Zaczynamy dokładnie tak samo, jak przez cały ten czas. Robimy słupki aż do narożnika. I tam się spotykamy. Pokażę Wam, w jaki sposób odciąć rękaw. Zbliżamy się do narożnika. W narożniku też robimy jeden słupek. I teraz, w zależności od tego, jak szeroki chcemy podkrój pachy zrobić, to robimy oczka łańcuszka. Ja nie chcę robić zbyt szerokiego, ponieważ mój rękaw już jest dosyć szeroki, więc robię 3 oczka łańcuszka. Przechodzę do następnego narożnika, składam to w ten sposób, pomijam cały fragment tutaj rękawa, wykonuję narzut nitki na szydełko i w ten narożnik wbijam się, robiąc słupek. W ten sposób mamy połączone dwie części i słupkami przechodzimy do następnego narożnika. Teraz podążamy częścią, która będzie na plecach. Podążamy do drugiego narożnika, do kolejnego narożnika i będziemy tam odcinać drugi rękaw. Tutaj mamy kolejny narożnik. W narożniku słupek. 3 oczka łańcuszka. Łapiemy kolejny narożnik. Składamy sobie tutaj tę część rękawa w ten sposób. Narzut nitki, wbijamy się w następny narożnik i robimy w nim słupek. I teraz podążamy dalej słupkami aż do końca rzędu, następnie 2 oczka łańcuszka obrót i przejdziemy do następnego rzędu, gdzie pokażę, jak te łańcuszki tutaj pod pachami obrabiamy. Jestem na końcu rzędu, 2 oczka łańcuszka, obracamy słupek w tym samym oczku, czyli dokładnie tak samo, jak budowaliśmy część z reglanem. Teraz słupkami przechodzimy do podkroju pachy. I tak naprawdę tam też nic nie robimy trudnego, bo po prostu w miejscach, gdzie są te 3 oczka łańcuszka, również robimy w każdym z tych oczek po jednym słupku. Za chwilę to pokażę. Już jesteśmy bliziutko. I teraz tak, tutaj jest ostatni słupek. Nad tym słupkiem w oczko robimy słupek. I teraz mamy te 3 oczka łańcuszka. W każde z tych oczek łańcuszka jeden słupek. Raz. Następne oczko łańcuszka. 2. Następne 3. I kolejne oczko to już jest oczko nad słupkiem tej drugiej strony. Więc robimy tutaj też zwykły słupek, a dalej to już podążamy normalnie, robiąc po jednym słupku w każdym kolejnym oczku. I zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Po prostu pomijamy teraz tę część, która jest tutaj na rękaw. Tu mamy zrobioną, już przygotowaną, piękną drogę do robienia kolejnych rzędów słupków. W 3 oczkach łańcuszka zrobiłyśmy dodatkowe 3 słupki. Teraz będziemy robić dalej, aż dojdziemy do tej strony, tutaj również w 3 oczkach łańcuszka słupek, dojdziemy do końca rzędu, 2 oczka łańcuszka obrót i lecimy w drugą stronę. I tutaj już będą ładne oczka, równiusieńko, już wszystko będzie przygotowane. Po prostu robimy wtedy część pleców. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to dzięki temu, że to nam się tutaj już połączyło przez cały czas, możemy już sobie od tego momentu przymierzać sweter, żeby planować jego długość. I jeszcze rada ode mnie, ja to za chwilę również tutaj u siebie pokażę, bo pewnie mamy na ten sweter zaplanowaną jakąś ilość włóczki i mamy kupione ileś tam motków i żeby uniknąć tego takiego niespodziewanego dokupowania, żeby nam nie zabrakło włóczki, proponuję, żeby nie robić teraz tak maksymalnie długości jakiejś tam nie wiadomo jakiej do kolan, tylko zrobić sobie trochę rzędów tej części tutaj tułowia, czyli przodu i tyłu, trochę rzędów gdzieś tam ileś, powiedzmy, sobie zrobić, powiedzmy do końca motka najbliższego, następnie zatrzymać się i wrócimy do wzoru i najpierw zrobimy kaptur,
a potem zrobimy oba rękawy. I wtedy, jak już będzie ta część zamknięta, kaptur będzie gotowy, oba rękawy będą zamknięte, to możemy sobie resztę włóczki swobodnie zużyć na tułów i wtedy sobie rzeczywiście zrobić ten sweter bardzo długi, jeżeli taki mamy ochotę mieć. Bo szkoda by było, żeby nam miało zabraknąć włóczki na przykład na jeden z rękawów, prawda? Dlatego, że robiłyśmy jakiś bardzo, bardzo długi tułów. Więc tutaj troszeczkę rzędów do końca motka, zatrzymujemy się, robimy kaptur, robimy rękawy, a później dokończymy tułów. Przerobiłam jeszcze troszkę rzędów i tak jak wspomniałam, zatrzymujemy się, żeby nam nie zabrakło włóczki. Kto jest przygotowany, naprawdę ma ogromne zapasy, może sobie po prostu robić dalej w dół. Nie trzeba oczywiście nic przerywać. Natomiast ja teraz zabieram się za kaptur. Robimy to też w najłatwiejszej wersji z możliwych, ponieważ to jest absolutnie najłatwiejszy kardigan z kapturem z możliwych. Zatem zabieram się teraz, sprawdzam do jakiego koloru przechodzę. Nad jasnym różem mam śliwkowy, więc biorę śliwkową włóczkę i pokażę Wam, jak robimy kaptur. Żeby było mi łatwiej przymocować pierwsze oczko, to robię sobie oczko początkowe, tak jakbym robiła łańcuszek. I teraz łapię górę sweterka. Zwracamy uwagę przede wszystkim, łapiąc w ten sposób, na tę stronę, gdzie mamy takie prawidłowe oczka, żeby tutaj się nie wbić gdzieś pod jakieś boczne niteczki, które są od łańcuszka. Wbijamy się pod, wyłącznie pod pełne oczka, więc wbijam się pod pierwsze oczko i robię oczko ścisłe, przyszywam tę moją pętelkę początkową. I teraz robimy rzędy słupków. Zaczynam od dwóch oczek łańcuszka na podbicie oczka do góry. Tego jeszcze nie liczę jako słupek. Wracam słupkiem do tego samego oczka. Zobaczcie też przy okazji, co robię. Od razu łapię sobie tą końcówkę i wplatam ją pod kolejnymi oczkami, żebym nie musiała tego robić później. Narzut nitki na szydełko, kolejne oczko, kolejny słupek. I tak pracujemy słupkami od brzegu, robiąc jeden słupek w każdym kolejnym oczku i spotykamy się tutaj. Zauważmy, że po to obrabiałyśmy tutaj górę półsłupkami, żeby nie zacząć od razu od miejsca, gdzie jest reglan i gdzie jest rozszerzanie oczek. Dzięki temu, że mamy całość obrobioną półsłupkami, to zobaczcie, tutaj właściwie nic się nie zmienia. Robimy po prostu po jednym słupku w każdym kolejnym oczku, również w tym oczku, które jest tutaj, gdzie zaczyna się reglan w dół. A my po prostu będziemy kaptur wykonywać w ten sposób, że obrabiamy rzędami słupków, trzymamy się tych kolorów, które sobie wybrałyśmy, tych przejść kolorystycznych, jeżeli oczywiście też robicie jakiś kolorowy sweterek, i robimy w rzędach. Słupki, słupki, słupki. Już tutaj nie będę pokazywała, bo nie potrzeba, ponieważ tutaj wszędzie są tylko i wyłącznie oczka zwykłe. Tutaj nie ma żadnych, przy tych reglanach, żadnych utrudnień. Zobaczcie, tutaj wszędzie są oczka. Więc robimy słupki, 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 aż do ostatniego oczka tutaj. Następnie dwa oczka łańcuszka obrót, słupek w tym samym oczku i lecimy w drugą stronę. I tak robimy rzędami słupki. Po zrobieniu ich kilku rzędów ładnych, możemy sobie też przymierzać to. Ten prostokąt, który tutaj mamy, który będzie się budował, będziemy łączyć na górze szwem, więc w trakcie robienia poszczególnych rzędów możecie po jakimś tam kawałku przymierzyć sobie, spróbować sobie to jakby naciągnąć na głowę i zamknąć te boki na górze, żebyście mogły zobaczyć, jakiej wielkości kaptur też Wam odpowiada. Zobaczcie, jak wygląda już wykonany przeze mnie, prawie wykonany kaptur. Dosyć dużo tych rzędów jest. Za chwilę zmierzę to, rozłożyć ładnie tutaj na płasko. Zmierzę sobie wysokość. Ja ten sweter robię dla siebie, więc przymierzałam sobie tak, żeby mi było wygodnie. Mierzę od tego pierwszego rzędu półsłupków, tutaj gdzie zaczynałyśmy dekolt. Rozkładam na płasko. Od samego początku do góry bez nadmiernego rozciągania mam 31 cm. I teraz nic trudnego się nie będzie działo. Po stworzeniu tego prostokątu kaptur tworzymy w ten sposób, że po zamknięciu ostatniego rzędu składamy sobie po prostu tutaj to w ten sposób. Już w tej chwili możemy zaplanować, która strona będzie naszą stroną prawą, a która lewą.
zakładamy końcówkę włóczki na igłę do wełny albo zszywamy oczkami ścisłymi szydełkiem i to jest wszystko. Ja będę wykorzystywała na pewno igłę do wełny, ponieważ to zszywanie jest zdecydowanie moim ulubionym. Natomiast jaką metodę zszywania tutaj przyjmiemy, to już zależy wyłącznie od nas. Można wprowadzić jakieś takie ukryte szwy, tak że się tutaj wbijamy w środek tych oczek. Można się wbijać tylko i wyłącznie pod pojedyncze nitki. No to już wszystko zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać. Możecie zrobić mały szef, wywinąć na tą stronę, zobaczyć, jak to będzie wyglądało i po prostu pokombinować. Ja zszywam zwykłym szwem po prostu pod całe oczka. Kolejnym elementem, którym się zajmujemy, są rękawy. Również robimy sobie pętelkę początkową, tak jakbyśmy zaczynały robić łańcuszek. I tym razem startujemy w miejscu, gdzie zrobiłyśmy podkrój pachy. Pamiętamy, że tutaj były trzy dodatkowe oczka łańcuszka. Jak sobie wyprostujemy w ten sposób, o, słupki do góry, to widać, że tutaj na środku, raz, dwa, trzy oczka mam dodatkowe. Więc wbijamy się, robiąc oczko ścisłe i przyszywając to oczko początkowe, przyszywając oczkiem ścisłym w to środkowe oczko. Ponieważ tutaj będziemy robić w okrążeniach słupki, ale nie chcemy zaburzyć wzoru, a jednak wzór słupków robionych raz na prawej, raz na lewej stronie jest inny niż słupków robionych w kółeczko. Nie będziemy tutaj pracować w pełnych okrążeniach, tylko będziemy pracować w okrążeniach, ale na zmianę. Raz w prawo, raz w lewo. I żeby było jak najmniej widoczne początek okrążenia, to po pierwsze właśnie ważne jest, żeby zacząć od pachy, a nie gdzieś tutaj, gdzie jest część bardziej widoczna rękawa. A druga rzecz, która jest istotna, to zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, które będą nam udawały pierwszy słupek. Zawsze tutaj w tej głównej części i przy kapturze robiłyśmy tak, że zaczynałyśmy od dwóch oczek łańcuszka, których nie liczyłyśmy jako słupek, natomiast tutaj to już będzie pierwszy słupek, więc teraz robimy narzut nitki i wbijamy się w następne oczko. To również jest oczko to dodane, czyli oczko podkroju pachy. Robimy słupek i teraz przechodzimy na tę stronę. I zauważmy, że zanim przejdziemy tutaj na część, u mnie to jest część różowa, gdzie są ładne oczka, gdzie możemy się pięknie wbijać bez problemu, to mamy tutaj jeszcze ten dodatkowy słupek, który jest jakby z tej strony, tak? Więc pod tym słupkiem robimy również dwa słupki. Jak sobie to rozszerzymy tak, mam nadzieję, że to widać, to jest miejsce do wbicia się jeden raz, miejsce do wbicia się drugi raz. Więc ja robię narzut, pod tym słupkiem pierwszy słupek, narzut, obok drugi słupek i teraz już jesteśmy tutaj. I zobaczmy, tutaj jest reglan. Tu jest pierwszy słupek przy reglanie i w oczko właśnie nad tym słupkiem robię słupek okrążenia rękawa. Tak to ma wyglądać. Jeżeli komuś tutaj przeszkadza, że jest za duża ta dziurka, można tutaj jeszcze gdzieś, na przykład w tej przestrzeni reglanu, o zobaczcie, bo tutaj jest przestrzeń reglanu, tu można zrobić drugi słupek. Ja tego już nie robię, bo ten sweter jest i tak taki troszkę ażurowy, no przy słupkach jest to całkowicie naturalne. Obrabiamy, teraz już mamy dostęp do pięknych oczek, łatwo nam się tutaj wbijać kolejnymi słupkami, nigdzie żadnych tam nie dodajemy podwójnych słupków, nic z tych rzeczy, pracujemy prawie do końca okrążenia, obrobię słupkami tę część i tutaj się spotkamy, żebyśmy wyjaśniły sobie, jak zamknąć okrążenie i wykonać obrót, żeby pracować w rękawie w drugą stronę. Tutaj mam ostatnie oczko, tutaj okrążenia, powiedzmy, tego rękawa. I teraz tutaj znowu jest ten boczny słupek. Więc pod nim również dwa słupki. Pierwszy, a drugi tutaj po drugiej stronie. Tu są dwie dziurki tak naprawdę. Drugi słupek. I teraz tak, pamiętamy, że tu były trzy oczka podkroju pachy, więc jeszcze to ostatnie, trzecie oczko do przerobienia. I łączymy okrążenie oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka początkowego.
mamy pierwsze oczko, drugie oczko i trzecie oczko. A komu się to wszystko tutaj przekręciło i nie widzi, gdzie jest oczko, to sobie rozszerzamy w ten sposób. Patrzymy, gdzie jest pierwszy prawidłowo wykonany słupek okrążenia i oczko nad nim. No a to oczko po prawej będzie trzecim oczkiem łańcuszka. I to tutaj się wbijamy pod dwie nitki i robimy oczko ścisłe na zamknięcie okrążenia. I tak jak wspomniałam, będziemy robić obroty, żeby nie zaburzyć ściegu. Trzy oczka łańcuszka na start i zamiast przechodzić tutaj w tą stronę, to obracamy sobie nasz sweterek. Ten łańcuszek nam się tutaj też obrócił pięknie. I lecimy słupkami, po jednym w każde oczko, tym razem w tą stronę. Narzut nitki. Pilnujemy, żeby nie wbić się znowu w to samo oczko, bo pamiętamy, że trzy oczka łańcuszka stanowią nam pierwszy słupek, więc już tutaj w tym oczku nic nie robimy, tylko przechodzimy do następnego. I teraz obrabiamy słupkami rękaw w tę stronę. Jak dojdę tutaj, to pokażę jeszcze łączenie okrążenia, a później już będziemy przechodzić do następnych okrążeń. Kończymy to okrążenie. Nad każdym słupkiem z poprzedniego rzędu robimy słupek. Tutaj na końcu warto sobie też tak robótkę rozszerzyć ładnie, żeby widzieć, że te oczka łańcuszka są na ten słupek, a tutaj również jest oczko do przerobienia i będzie to ostatnie oczko w tym okrążeniu. Żeby nie zrobić tutaj dalej w następnym oczku kolejnego słupka, rozszerzamy sobie i sprawdzamy. Słupek nad słupkiem, tutaj oczka łańcuszka i tutaj słupki. I znowu trzecie oczko łańcuszka, oczko ścisłe. Kto nie widzi, bo ten łańcuszek jest teraz obrócony, to znowu szukamy prawidłowy słupek, oczko w nim, a obok na prawo jest trzecie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe. I teraz tak, ponieważ u mnie ten rękaw jest bardzo szeroki, a nie chcę mieć takiego tym razem mocno balonowego, można powiedzieć, rękawa, czyli nie będę go zwężała tylko i wyłącznie przy nadgarstku, robiąc ciasny ściągacz, tylko chcę sobie go zwężać również podczas robienia, to pomyślałam, że raz na trzy rzędy będę zabierała jeden słupek okrążenia. Można zrobić raz na cztery rzędy, można zrobić w co drugim rzędzie. No to troszeczkę musicie sami sobie wypracować, bo to wszystko zależy też od tego, jaka to jest włóczka, jak Wam się bardziej to zwężanie podoba. Ja na razie chcę przetestować tę metodę, mam nadzieję, że ona będzie ok, żeby zwężać co trzeci rząd, czyli trzy oczka łańcuszka na obrót, obracamy, nie na obrót, tylko na pierwszy słupek właśnie, tak powinnam prawidłowo powiedzieć, żebyście pamiętały, że to jest tutaj na ten pierwszy słupek, więc nad następnym słupkiem i teraz tuż obok tego łańcuszka dwa kolejne oczka, żeby to zrobić tu, gdzie jest pacha, żeby po prostu to było jak najmniej widoczne. Robimy dwa słupki łączone i w ten sposób zabierzemy jeden słupek. Narzut nitki na szydełko, wbijamy się w następne oczko, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod tym oczkiem. Pobieramy, przerabiamy przez dwie, narzut nitki na szydełko, wbijamy się w następne oczko, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem, pobieramy, przerabiamy przez dwie i teraz mamy takie jakby dwa słupki niedokończone. Pobieramy i przerabiamy je razem. I w ten sposób, zobaczcie, tutaj jest trzecie oczko łańcuszka, w które będziemy robić zamknięcie okrążenia, a tutaj jest jedno oczko powstałe z dwóch, a dalej już jedziemy normalnie. Słupki naokoło, nic tutaj się nie zmienia. Po zrobieniu tego okrążenia tutaj znowu sobie wyprostuję to, dojdziemy do tego oczka, nad tym oczkiem będzie ostatni słupek, w trzecie oczko tego łańcuszka początkowego oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka, obracamy robótkę, lecimy w drugą stronę. No i
raz na jakiś czas, albo można w ogóle nie robić tego tak, że raz na przykład 3 rzędy, czy raz na 4 rzędy, tylko po prostu raz na jakiś czas wykonać to łączenie, które nam będzie powodowało, że ten rękawek będzie rósł na długości, a jednocześnie delikatnie będzie się zwężał. Jeżeli przymierzycie na siebie, uznacie, że to za słabo się zwęża, no to po prostu, no niestety, trzeba spróć i robić częściej te łączenia. Albo w jednym okrążeniu, na przykład w dwóch miejscach, zrobić łączenie dwóch słupków w jedno. Wszystkie ściągacze w tym swetrze są robione metodą słupków reliefowych, przednich i tylnych. Tak wygląda skończony jeden rękaw, który zrobiłam. A teraz wspólnie zaczniemy szydełkować drugi, to znaczy ściągacz, bo rękaw już mamy. Zakończyłam, przymierzyłam, dokładnie mam taką długość, jaka mi odpowiada. Więc teraz łapię kolor. Zgodnie, cały czas zmiany kolorystyczne robię zgodnie z, tak jak w całym sweterku, teraz pora na ten jasny. I teraz tak, kiedy już uznamy, że czas na ściągacz, to tak jak przy wcześniejszych zmianach kolorów, robimy, zaczynamy dokładnie tak samo, wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka, tego początkowego i zamknięcie oczkiem ścisłym robimy już tym nowym kolorem. Fioletowa włóczka do ucięcia, zabezpieczenie. Związuję dwie końcówki na mały supełek. I teraz dwa oczka łańcuszka początkowego. Obracamy robótkę. I teraz ściągacze będziemy robić już bez obracania. Robimy tylko i wyłącznie na prawej stronie. Tak, jestem na prawej stronie. I zaczynamy od jednego pełnego okrążenia słupków. Narzut nitki na szydełko. Wbijam się w oczko nad kolejnym słupkiem. Znowu tutaj te końcóweczki musimy pochować. Ponieważ u mnie ten rękaw wyszedł dosyć szeroki, to ja będę ściągacz szydełkowała naprawdę ciasno. Warto sobie na ściągacze nawet wymienić szydełko na mniejsze. Ja tego nie robię, bo poradzę sobie zaciąganiem mocniejszym kolejnych oczek, natomiast można sobie zdecydowanie nawet szydełko na mniejsze wymienić. Na początek jedno pełne okrążenie słupków i na łączeniu się spotykamy. Wtedy zaczniemy robić słupki reliefowe. I ostatni słupek nad słupkiem. I teraz uwaga. W drugie oczko łańcuszka tym razem, bo mamy łańcuszek stworzonych z dwóch oczek, robimy oczko ścisłe. Ponownie dwa oczka łańcuszka do góry. I teraz przechodzimy do szydełkowania słupków reliefowych. Będziemy wykonywać na zmianę słupki reliefowe przednie i słupki reliefowe tylne. Nie obracamy robótki, robimy cały czas na prawej stronie. Narzut nitki na szydełko, wbijamy się pod kolejny słupek. Nie wbijamy się w oczko, tylko prowadzimy szydełko z prawej strony na lewo, tak żeby wbić się pod słupek. Pobieramy nitkę, przeciągamy pod spodem i teraz przerabiamy już jak zwykły słupek. Narzut nitki na szydełko, kolejny słupek, tym razem będzie to słupek reliefowy tylny. Wbijamy się, łapiemy sobie kciukiem te dwie nitki, żeby nam nie uciekły. Wbijamy się ponownie od prawej strony do lewej pod kolejny słupek. To jest zdecydowanie trudniejsza figura. Pobieramy włóczkę, przeciągamy tutaj do góry. Mamy trzy pętelki na szydełku. Pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie. I znowu narzut nitki, kolejny słupek, słupek reliefowy przedni. Od prawej strony na lewo pod słupek. Pobieramy włóczkę, przeciągamy do góry,
pobieramy, przerabiamy przez dwie, pobieramy, przerabiamy przez dwie. Narzut nitki, następny słupek, słupek reliefowy tylny. Wbijamy się od spodu, od środka, w prawo i na lewo, tak, żeby na szydełku tutaj był słupek. Pobieramy, przeciągamy. Trzy pętelki na szydełku, pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie i tak na zmianę. Słupki reliefowe przednie i tylne. Przedni i tylny. Przedni i tylny. I tak do końca tego rzędu. Oczywiście nie ma obowiązku tworzenia w ten sposób ściągacza. Jeżeli dla osób początkujących będzie to zbyt trudne, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zrobić najprostszy ściągacz, taki z półsłupków wbijanych pod tylną nitkę i po prostu go sobie przyszyć do rękawa, więc opcji jest naprawdę dużo. Spotykamy się na końcu okrążenia. I teraz zobaczmy, tutaj już mam te dwa oczka łańcuszka, przedostatni słupek. Słupek reliefowy przedni, a tutaj już są te łańcuszki początkowe. Więc w drugie oczko łańcuszka robimy oczko ścisłe. I to jest koniec tego okrążenia. I teraz zobaczcie. Tworzę, już zaczyna być widać taki ściągacz, gdzie słupki reliefowe przednie wychodzą do przodu, a słupki reliefowe tylne wpadają do środka. I robimy kolejne okrążenia identycznie. Jeszcze raz zacznijmy razem. Dwa oczka łańcuszka. Najbliższy słupek, on już teraz ładnie nam się tutaj prezentuje, wychodzi do przodu. Wbijamy się pod ten słupek. Słupek reliefowy przedni. A tutaj mamy słupek reliefowy tylny, on nam tak właśnie mocno wpada do środka, więc sobie na początku warto to wszystko tutaj mocno rozszerzać, żeby dobrze widzieć. Pod każdym słupkiem reliefowym tylnym robimy tylny narzut nitki, pod każdym słupkiem reliefowym przednim robimy przedni. Tak jak wspomniałam, staram się robić to naprawdę ciasno, mocno zaciągać włóczkę, żeby zyskać rzeczywiście taki efekt ściągacza. Przedni, tylny, na zmianę i tak robimy dalej. W drugie oczko łańcuszka ponownie oczko ścisłe. Te oczka łańcuszka tutaj będą nam udawały słupki reliefowe tylne. I w ten sposób tworzymy więcej okrążeń ściągacza. Efekt będzie dokładnie taki. Ja ściągacz robiłam w ten sposób. Tutaj przez cały sweter robiłam 4 rzędy danym kolorem, natomiast przy ściągaczu 3 rzędy były na każdy kolor. Nie wiem, czy tutaj czasem nie były 4 przy tym. Nie, też 3. 3 rzędy z koloru na ściągacz i w ten sposób robimy drugi rękaw. Na koniec oczko ścisłe. Obcinamy włóczkę, chowamy końcówkę i zabieramy się za drugi rękaw. Mój sweter na ten moment prezentuje się tak. Kaptur zszyty, rękawy gotowe. I teraz będziemy robić plisę naokoło, która będzie również tutaj na dole, będzie elementem ściągacza. Zaczynamy w tym miejscu, najbardziej z boku, żeby to było jak najmniej widoczne. Przyszywamy pętelkę początkową oczkiem ścisłym. Zaczynamy, 2 oczka łańcuszka i teraz tak. Tutaj, w kolejnych oczkach, następnie tutaj naokoło kaptura i naokoło tędy. Podążamy tutaj wszystko słupkami i pod spodem tu kończymy, czyli będziemy pracować tak naprawdę w takich wielkich okrążeniach, można powiedzieć. Będziemy wykonywać plisę w ten sam sposób, jak robiłyśmy rękawy, czyli robimy takie ogromne okrążenie najpierw słupków, a później będziemy robić słupki reliefowe, przednie, tylne. To, jak szeroką tą plisę zrobimy i czy zrobimy dwukolorową, trójkolorową, jednokolorową, to już wszystko zależy od Was. Jeżeli chodzi tutaj o oczka, no to tutaj oczywiście na każde oczko przypada jeden słupek. W narożniku robimy 3 słupki, żeby nam tutaj się nie ściągało to zaokrąglenie, tylko tutaj robimy 3 słupki i tutaj również gdzieś w narożniku będą 3 słupki. Natomiast jeżeli chodzi o tę drogę, to na każdy z tych słupków będziemy robić
dwa słupki, czyli będziemy się wbijać pod słupek albo pod któreś z oczek słupka i robimy dwa słupki na każde okrążenie. A teraz pokażę to z bliska. Zaczynam od zrobienia pętelki i tak jak wspomniałam, do tego miejsca, które będzie najmniej widoczne po prostu, przyszywam sobie oczkiem ścisłym tą moją pętelkę początkową i zaczynam od zrobienia dwóch oczek łańcuszka. Przypominamy sobie zasady, jakie były przy ściągaczu, przy rękawach, że rozpoczynamy od właśnie wykonania dwóch oczek łańcuszka. Następne oczko, słupek, następne oczko, słupek i tak przechodzimy słupkami do pierwszego narożnika. Ten ściągacz będzie miał tak naprawdę w dwóch miejscach narożniki, przy tych początkowych, przy tych przednich klapkach na dole, tak jak to wspominałam przed chwilą. I w tych miejscach, w tych dwóch narożnikach musimy zrobić rozszerzenia, co za chwilkę pokażę. Zbliżam się już do narożnika. Najpierw robię słupki nad wszystkimi słupkami tego dołu. Tutaj również słupek. I teraz tutaj wyszukuję sobie taką zewnętrzną pętelkę. Tutaj mam ten łańcuszek początkowy i wbiję się szydełkiem w środek tego łańcuszka. I tutaj zrobię trzy słupki. Raz, może tutaj być ciasno, ale sobie z tym poradzimy. Dwa i trzy. Następnie przechodzimy na tę stronę, to już jest ta nasza prosta droga, plisa z przodu, która będzie naokoło kaptura i plisa z przodu z drugiej strony, więc bardzo, bardzo długa część. I tak jak wspomniałam, na każdy rząd słupków przypadają dwa słupki i już tutaj na ten pierwszy rządek robię dwa słupki. Następny rządek. Dwa słupki, następny rządek, dwa słupki i tak obrabiamy słupkami całość. Aż dojdziemy naokoło, będziemy przy drugim narożniku, również przy tej drugiej klapce na dole, po drugiej stronie, gdzie w ten sam sposób wykonujemy narożnik. No i objedziemy tutaj, będziemy iść tym tylną częścią, czyli pleckami, aż dojdziemy tutaj. I w drugie oczko łańcuszka zrobimy oczko ścisłe, następnie znowu dwa oczka łańcuszka i przechodzimy do szydełkowania słupków reliefowych. Identycznie jak w rękawie, dlatego ja tego nie będę pokazywała. W drugie oczko łańcuszka oczko ścisłe, słupek reliefowy przedni, słupek reliefowy tylny, słupek reliefowy przedni, słupek reliefowy tylny i tak na zmianę, zamknięcie okrążenia. Jeżeli chcemy, robimy zmianę koloru, jeżeli nie chcemy, robimy plisę jednokolorową, wszystko zależy od Was. Ja sobie teraz, zobaczcie, zrobiłam różowym, tym średnim, pominęłam nawet ten najjaśniejszy, bo zostało mi najmniej włóczki. Ile rzędów zrobimy, to też przymierzamy i patrzymy, jak nam się podoba. Może być tak naprawdę plisa tylko i wyłącznie z tych słupków. Można nawet zakończyć na zrobieniu tego okrążenia. Wszystko zależy od Was. Można sobie zrobić taki szeroki ściągacz obojętnie. Zatem robimy ściągacz już samodzielnie, a ja Was zaproszę na podsumowanie, gdzie pokażę już efekt końcowy. Mój sweter jest już gotowy, tak się prezentuje. Nie robiłam zbyt szerokiej tej plisy, zrobiłam tylko i wyłącznie trzy okrążenia, w tym jedno słupkami i dwa reliefami. Jestem bardzo zadowolona z efektu. Kardigan jest cieplutki, bardzo, bardzo przyjemny, więc będzie idealny na jesień. Dziękuję Wam serdecznie za wspólne dzierganie. Mam nadzieję, że ten sweter Wam się spodoba. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie.